Brak gościnności czy biznes na delegacjach? Czy nie ma pan sobie nic do zarzucenia? Nic nie mam sobie do zarzucenia. Zwrócicie te pieniądze? No jeśli się ktoś do nas zwróci, to zwrócimy. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie, obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Były starosta Czesław Biłobran, były wicestarosta Piotr Woźniak i były przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Aranowicz lubili podróżować służbowo. Niestety podczas tych wyjazdów, jak twierdzą, musieli się sami dożywiać, bo gospodarze prawie nigdy nie dawali im pełnego wyżywienia. To brak gościnności zagranicznych partnerów, czy raczej cynizm i cwaniactwo samorządowców. Ciekawe jest to, że miasta partnerskie Nyskiego Powiatu pod wodzą Czesława Biłobrana to w połowie śródziemnomorskie kurorty, ale niezależnie od tego. Pieniądze z delegacji zagranicznych to nie kieszonkowe, lecz zwrot kosztów noclegów i wyżywienia w trakcie podróży służbowych. Przysługują tylko wtedy, gdy gospodarze nie zapewniają tego gościom. W przypadku oficjalnych delegacji najwyższych urzędników standardem jest all inclusive. Zawsze w zaprzyjaźnionych gminach mamy pełen wikt i opierunek, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, po to się zaprasza. Zresztą my tak samo robimy, jak zapraszamy do nas, to proponujemy im ileś tam dni utrzymania, czyli lokum plus śniadanie, obiad, kolacja. Tak też przyjęli naszą delegację słynący z gościnności Ormianie. Godnie was przyjęli, to jest... Bardzo, bardzo i można powiedzieć, że potrawy po raz pierwszy poznałem ormiańskie tam, na miejscu. Oni tu przyjeżdżają, to też godnie ich podejmujecie. Dokładnie. Czy to możliwe, że was tam nie nakarmiono? Nie, no można powiedzieć, że ja osobiście jestem osobą, która smakuje jedzenie, ale w tym momencie bym określił takie słowo przekarmiono. Czesław Biłobran także chwalił ormiańską gościnność. Całe miasteczko było obwieszane polskimi flagami, wszędzie na słupach, na budynkach urzędowych, wszędzie były polskie flagi, bo na znak, że przyjechali przyjaciele z Polski. Są bardzo, bardzo gościnni i wszystko zawsze swoim gościom trochę powiem. Czyli jak się ugościć, to pojechać na wschód. Jak ugości, to tak trochę powschodnia dusza, tak? Jednak Biłobran, Woźniak i Aranowicz zgodnie oświadczyli, że kiedy byli z pięciodniową wizytą w Armenii w kwietniu 2018 roku, nie dostali nic do jedzenia i pobrali na to konto 182 euro na głowę, by żywić się na własny rachunek. Ormianie was nie nakarmili i musieliście płacić sami za swoje jedzenie? Nie, oczywiście, tylko żywimy się w drodze, a tak jak jesteśmy u nich, no to oni oczywiście bardzo nas goszczą. Proszę pana, jeśli ja jestem na lotnisku, jem kolację, czekam na odprawę, to pan uważa, że powinienem oczekiwać od Ormianina, że on mi postawi tą kolację. A potem jak z lotniska pan trafi już na spotkanie oficjalne? Ależ oczywiście, jako oficjalne spotkania, to są bardzo gościnni i dobrze karmią. Ale myślę, że to nie jest największy problem. Czy państwo pieniądze za delegację za 4 dni, za cały pobyt? Mogliśmy wziąć za jeden dzień, ma pan rację. I tutaj, jeśli pan uważa, że to jest bulwersujące, następnym razem wezmę za jeden dzień. Dziękuję. Zwrócicie te pieniądze? No jeśli się ktoś do nas zwróci, to zwrócimy, ale myślę, że nie ma podstaw. Trzeci delegat, czyli Piotr Woźniak, był ostrożniejszy, bo wiedział, jakie padną pytania. Pan pyta o jakość żywienia. No, zazwyczaj na delegacjach jest bardzo dobre pożywienie. A jego ilości wystarczające? Wydaje mi się, że tak. To trzeba było jeszcze dokarmiać, czy nie trzeba się było dokarmiać? Ale zależy pan o co pyta. Proszę mi skonkretyzować pytanie, no bo sposób prowadzenia tej dyskusji jest mało poważny przez pana. A może zważywszy na okoliczności, odpowiedzi są mało poważne. Były starosta Czesław Biłobran także nie był już taki pewny siebie, pytany kilka tygodni później przez Telewizję Polską. Czy pan był tam karmiony? Proszę pana, to znaczy, no to może pan jeszcze podam przepis jaki. W dokumentach jednak panowie poświadczyli własnymi podpisami, że nie dostali nic do jedzenia i wzięli pieniądze na cały pobyt. By rozwiać wątpliwości, zadzwoniliśmy do Armenii, by dopytać u źródła. To proszę, все ложь. Они слишком довольны уехали отсюда. Я полностью опровергаю это сведение. Это полностью ложь. Они гасили у нас в доме и угасили их от и до.
такое не было. Это не знаю, что такое. Просто абсурд. Jak słyszymy, nasze pytania wywołały burzę. Czyżby pazerność naszych samorządowców z PSL, SLD i Nowoczesnej wywołała międzynarodowy skandal? Wcale nie jest tak, że starosta coś wymusza. To łatwo jest, proszę Państwa, rzucić publicznie pytanie i może troszkę tego głodka zostawić. Jeśli państwo, jeśli ktoś ma dowody na to, że ja zdefraudowałem pieniądze publiczne, proszę bardzo, jest prokuratura. Brzmi buńczucznie, gdyby nie to, że były starosta kilka tygodni wcześniej sam przyznał się do przekroczenia uprawnień. Mogliśmy wziąć za jeden dzień, ma pan rację i tutaj, jeśli pan uważa, że to jest bulwersujące, następnym razem wezmę za jeden dzień. Dziękuję. Zwrócicie te pieniądze? No jeśli się ktoś do nas zwróci, o to zwrócimy, ale myślę, że nie ma podstaw. Piotr Woźniak stosuje ucieczkę do przodu. No, zbliżają się wybory, w związku z tym domniemuję, że chodzi o to, żeby zarząd, poprzedni zarząd kierowany przez starostę Biłobrana, w jakiś sposób zdyskredytować. Komisja śledcza jeszcze na szczęście w powiecie nie działa, ale jak pan redaktor będzie w samorządzie, to pewnie tak się stanie. Sprawa jednak nie jest tylko zabawna, bo wyłudzenie nienależnych świadczeń pieniężnych to przestępstwo. Będziemy to wyjaśniać. Jeżeli się okaże, że było przekroczenie uprawnień, to oddamy to do wyższych organów, które po prostu już sprawdzą to, ocenią. W przypadku starosty, wicestarosty i przewodniczącego rady to przekroczenie uprawnień. Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ja myślę, że ta sprawa niedługo się wyjaśni, dlatego że nie tylko ja jeździłem za granicę, jeździli też moi pracownicy i oni potwierdzą, że wszystko było w porządku. Czy pan starosta miał na myśli tych pracowników starostwa, którzy robili sobie takie zdjęcia podczas innego wyjazdu służbowego do Armenii? Co ciekawe, wyjazdów z podobnymi oświadczeniami było więcej. Nasi samorządowcy praktycznie za każdym razem oświadczali, że nie otrzymują pełnego wyżywienia. Zrobili to nawet wtedy, gdy byli w towarzystwie burmistrza Nysy. Jednak według wstępnych informacji otrzymanych z gminy, delegacja burmistrza wykazała, że wyżywienie otrzymała. Czyżby dla starosty jedzenia zawsze było za mało? No jest wspólna delegacja i starostwa, i gminy. I wyjedziecie na jedną imprezę i jednych w papierach. Ja mówię tylko o tym, co jest w papierach. I jedni są goszczeni i jedzą u gospodarza, a drudzy, czyli znowu starostwo, no biedne musi samo sobie kupować. No jak to wygląda? To jest trochę dziwne. Proszę pana, ja nie wiem, czy gmina sobie płaci, czy nie płaci. Trochę to dziwne, bo trzeba mieć po pierwsze jedną wersję, a po drugie po prostu być normalnie w świecie uczciwym. Jak to podsumować? Biłobran, Woźniak i Aranowicz mogli w ten sposób dorobić po dodatkowe kilka tysięcy złotych. Czy naprawdę było im to potrzebne? Mając świadomość, że ci panowie od lat na państwowych posadach zarabiają grubo ponad 100 tysięcy złotych rocznie, chyba nie. Czy nie ma pan sobie nic do zarzucenia? Nic nie mam sobie do zarzucenia. Czy to aby na pewno ten sam Czesław Biłobran? Mogliśmy wziąć za jeden dzień, ma pan rację i tutaj, jeśli pan uważa, że to jest bulwersujące, następnym razem wezmę za jeden dzień. Dziękuję. Zwrócicie te pieniądze? No jeśli się ktoś do nas zwróci, o to zwrócimy. Jednak czy prokuratura będzie w stanie przeprowadzić rzetelne śledztwo i w przypadku udowodnienia przestępstwa oskarżyć samorządowców, to niełatwe pytanie. Praktyka mówi, że łapać za rękę to oni potrafią, ale raczej pijanych rowerzystów. Nie musisz być dłużej samotny. Dom opieki Dwór Biskupi w Nysie już otwarty. Miłe towarzystwo, opieka medyczna i wspaniałe otoczenie to wszystko, co u nas znajdziesz. Więcej informacji pod telefonem 77 433 88 88. Zapraszamy.